rozpoczęciu imprezy pod hasłem powitanie wiosny, czyli topienie marzanny. Proszę Państwa, nasza impreza będzie polegała na tym, że za chwilę morsy utopią ekologiczną marzannę. Ona jest wykonana z takich materiałów, które na pewno temu zalewowi nie zaszkodzą. Natomiast drugą, mniej ekologiczną, spalimy w ognisku, tam na górce, gdzie będzie całkowite zakończenie imprezy. Pójdź marzanno, pójdź do morza, niechaj przyjdzie wiosna Boża. Żałowała śniegu, mrozu, spał w komodzie ciepłych korzów. Płyń marzanno, płyń aż miło, ostrej zimy wszak nie było, ani śniegu, ani bałwana, mróz nie szczypał, buczy z rana. Płyń marzanno, płyń tą wodą, niechaj lody nie zagrodzą, ni Bałtyku morskiej fali, które zimą spały w dali. Niepotrzebnać nam marzanno, niezbyt ciepłolubna panno. Płyń do morza nieradosna, niechaj słońcem cieszy wiosna! Zalew Szczeciński, 22 marca 2015, Policki Klub Cyklistów, Osir Police, Policki Klub Morsów. Dziękuję. Kacie, czyć wam powinno. Jestem troszkę zaskoczony, bo woda jest o 1,5 stopnia gdzieś mniejsza niż w Bałtyku. I tak no czuję, widać zresztą po nogach, że tego, że mrozi. Jestem trochę podziębiony, bo wczoraj trochę też żeśmy się kąpali, ale generalnie krótsza może troszkę kąpiel dzisiaj. Ale generalnie wspaniale, jak zawsze, to już od 15 lat się kąpię. Morsuje pan 10 lat, a jak pan zaczynał? No, zaczynałem na 30 sekund, wchodziłem pierwszy raz do wody. No na głębokim zaczynamy, a potem żeśmy tu z Nowakiem zorganizowali nagonnicy, bieganie i morsowanie, no i tak trwamy cały czas. A teraz najdłużej ile pan wytrzymuje w wodzie? No tak maksymalnie to 15 minut można wytrzymać. Ja byłem ile? Dzisiaj 10 minut. Morsuję 1,5 roku. Morsowanie jest zdrowe, fajne, towarzystwo super. No i dla mnie najważniejsze, że zdrowe. A przyjemność jest ogromna. Właśnie te efekty zdrowotne na czym polegają? Myślę, że jestem zahartowana bardziej. Nie choruję. Jak się podobało? Może Państwo się skuszą i wejdą do wody? No, może nie. Żona. Ja nie. Ja wolę popatrzeć na tych ludzi i popodziwiać ich. No jestem pełna podziwu. Ja bym w życiu nie weszła do tej wody. A jak widziałam, jak oni wychodzą tacy czerwoni, to Jezu, aż się trzęsłam. Straszne. Naprawdę, to trzeba mieć niezłą krzepę, żeby wejść. Może warto się przekonać. O nie, ja jestem zmarzluch. Ja tam tylko cieplutką, plus 25. Ale właśnie morsy mówią, że to hartuje. Nie, chyba nie zdecydowałabym się jednak. Jestem dzisiaj w charakterze instruktora Nordic Walking. Mam przeprowadzić zajęcia z kijów, mam... wykonać krótki instruktaż nauki, jak również później z uczestnikami pójść na spacer około taki 40-minutowy, żeby mogli zastosować poznaną technikę w trakcie marszu. Jest to sport bardzo popularny.
adresowany do wszystkich praktycznie, kto potrafi chodzić, już może rozpoczynać chodzenie z kijami, jak również nie ma ograniczeń wiekowych. Zarówno 10-latek, jak i 100-latek może, że tak powiem, chodzić z kijami. Jest to naprawdę bardzo dobra forma, nie obciążająca zbytnio stawy, a na pewno angażująca bardzo wiele mięśni. Około 90% mięśni w naszym organizmie właśnie jest angażowane podczas marszu z kijami. Ale to chodzenie wymaga też pewnie techniki, to nie jest tak? To musi być odpowiedni w ogóle sprzęt. Nie można mylić kijów do Nordic Walking z kijami trekkingowymi. A niestety wiele osób o tym nie wie i zamiast posługiwać się kijami do Nordic Walking, posługuje się kijami trekkingowymi. No i oczywiście technika. Technika jest bardzo ważna, ponieważ wykonując zły ruch można no niestety spowodować jakieś urazy, chociażby w obrębie stawu barkowego czy innych okolic ciała. Teraz będzie druga część, czyli jedna marzanna była utopiona, a teraz będzie spalona. Oczywiście taki drobny poczęstunek dla tych, którzy morsowali i dla tych, którzy przyjechali na rowerach do Trzebieży. Jest to taka forma jakby no, przedłużenia tej imprezy poprzez spotkanie takie integracyjne. Kładź powolutku, niech się jara. O tak. Ładnie. Teraz się, o, ale zdjęcia będą piękne. Jeszcze zima wróci. Teraz już nie.